Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie. Tak jak zostałem zapowiedziany, opowiem o tym, jak uchodźcy odnajdują się na polskim rynku pracy. Zacznę od pokazania struktury, kontekstu tego napływu. Potem powiem o specyfice tych pracowników, w końcu o dobrych praktykach i na koniec pokażę wyzwania związane z integracją w przyszłości. Zaczynając od kontekstu, fala uchodźców, która napłynęła do Polski, jest bezprecedensowa w naszej historii, ale także na tle świata jest jedną z największych fal migracji ostatnich czasów. Obecnie tylko w Turcji przybywa więcej uchodźców. Oczywiście szacunki tego, ile osób obecnie przebywa w Polsce, są cały czas aktualizowane, ponieważ już zaczynały się pewne nieśmiałe powroty, część osób przepłynęła dalej, ale nadal mówimy o ponad milionie osób, które przebywa w Polsce. I to, co jest istotne, to Polska była tym głównym krajem docelowym wymienianym przez uchodźców. Jak spojrzymy na dane o rejestracji PESEL, no to widać pewną stabilizację. Tutaj odwołuję się do tych danych, ponieważ one są najtwardsze, mamy o tych osobach najwięcej informacji i naszym zdaniem powinny być punktem wyjścia do dyskusji. Jak widać, ostatnie dwa miesiące już tego dużego napływu nie ma, ale skumulowana ilość uchodźców to ponad milion osób. Teraz szacunki mówią gdzieś o przedziale 1 100 000, 1 300 000 osób przebywających w Polsce. Oczywiście wszystkie dane są obarczone sporą niepewnością, mamy też dane komórkowe. Najtwardsze dane, jakie mamy, to z jednej strony rejestracje w szkołach, z drugiej strony rejestracje PESEL. Jak porównamy te dwa źródła danych, to są one dosyć wspólne i wniosek jest jeden. Uchodźcy przede wszystkim są w największych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław czy Poznań, i dotyczy to zarówno dzieci, jak i osób dorosłych ubiegających się o PESEL. Specyfiką tego kryzysu migracyjnego jest struktura uchodźców. Mężczyźni w wieku produkcyjnym zostali na Ukrainie. Przede wszystkim do Polski przyjechały kobiety z dziećmi. Prawie połowa to osoby poniżej 18 roku życia, a niecała druga połowa to kobiety w wieku produkcyjnym. To, co jest charakterystyczne, jeżeli chodzi o uchodźców, to że są to osoby przeciętnie lepiej wykształcone. Lepiej niż średni poziom wykształcenia w Ukrainie, ale także osoby przeciętnie lepiej wykształcone od rodzimej populacji, co dobrze rokuje, jeżeli chodzi o ich szanse na naszym rynku pracy. Oczywiście przy wszystkich zastrzeżeniach, o których będę za chwilę mówił. Pracownicy z Ukrainy trafili do Polski w bardzo specyficznym momencie i może doprecyzuję, że mówię teraz o uchodźcach, ponieważ jak zaraz pokażę, byli oni tutaj już znacznie wcześniej. Pytanie, które bardzo często się u nas pojawia, to czy napływ pracowników z Ukrainy zagraża polskim pracownikom, na przykład obniżając ich płace? Te obawy dotyczą przede wszystkim osób o niższych kwalifikacjach. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, popatrzyliśmy na doświadczenia innych krajów. Badania pokazują, że w krótkim okresie ten wpływ jest niezauważalny, co może się wydawać kontrintuicyjne. Przybywa dużo osób, które godzą się pracować za niższą stawkę, więc intuicyjnie można powiedzieć, że płace powinny spaść albo przestać rosnąć. W rzeczywistości jednak kompetencje migrantów są inne. Na przykład nie znają rodzimego języka, co sprawia, że z jednej strony rodzimi pracownicy muszą konkurować z migrantami, ale z drugiej strony ich umiejętności, takie jak na przykład znajomość języka czy lokalnych realiów, ich wartość idzie do góry. To wymaga oczywiście odpowiedniego zarządzania w firmie, na przykład żeby przesuwać osoby mówiące po polsku na stanowiska, gdzie mają kontakt z klientem, natomiast osoby mówiące, nie mające kontaktu z klientem, tego ich umiejętności językowych jeszcze nie muszą mieć. To jest krótki okres, ten bezpośredni wpływ, napływ uchodźców, zanim jeszcze odnajdą się lepiej na rynku pracy.
W długim okresie natomiast wszystkie badania pokazują, że migracja jest korzystna dla wszystkich. Niezależnie od poziomu wykształcenia czy kompetencji, po prostu gospodarka zyskuje na napływie nowych pracowników, większa skala działalności pozwala na większą specjalizację, no a specjalizacja jest podstawowym źródłem współczesnego wzrostu gospodarczego. Czyli w krótkim okresie nikt nie traci, a w długim okresie na pewno wszyscy zyskujemy. Tutaj, przepraszam bardzo, dopiero teraz zauważyłem, że dane nie są zaktualizowane, bo tych osób z Ukrainy, które według danych ministerstwa pracuje, już jest ponad 200 tysięcy i mówimy tylko o osobach, które podjęły pracę na podstawie specustawy. Tak jak mówiłem wcześniej, Ukraińcy już przedtem stanowili istotną część polskiej gospodarki. Według szacunków NBP w latach 2013-2018 odpowiadali nawet za 1/8 wzrostu gospodarczego w Polsce. I te silne powiązania istniejące przed wojną są bardzo dobrze widoczne w danych. Jeżeli popatrzymy, gdzie napływali uchodźcy, to i gdzie znajdują pracę, to okaże się, że tam, gdzie ta diaspora była większa, tam w tej chwili jest więcej uchodźców i też łatwiej odnajdują się na rynku pracy. Zresztą doświadczenia innych krajów są bardzo podobne, że te powiązania, znajomość lokalnych realiów, czy możliwość przenocowania u rodziny czy znajomych bardzo pomaga w odnalezieniu się na nowym rynku pracy. A nasz rynek pracy bardzo potrzebuje pracowników. Uchodźcy trafili do nas w sytuacji, gdy mamy rekordowo niskie bezrobocie. I mówię tutaj nie o bezrobociu rejestrowanym, a bezrobociu BAL, czyli tym, które pokazuje, ile osób faktycznie szuka pracy. I co więcej, to nie są tylko czynniki sezonowe czy cykliczne, że boom się kończy, zaraz bezrobocie zacznie rosnąć. Nie. Tutaj wchodzimy w kwestie też bardzo silnie związane z demografią, o czym za chwilę pokażę. Oczywiście sytuacja jest zróżnicowana po branżach. Cały czas brakuje informatyków. W handlu to nasycenie pracownikami jest większe, ale w zasadzie w każdej branży jest istotna ilość firm, które zgłasza braki. Tutaj pewnym wyzwaniem jest struktura tych branż, ponieważ jak porównamy skąd odpływali pracownicy, mężczyźni z Ukrainy, którzy wracali na wojnę i gdzie napływały kobiety, no to widzimy, że napływ był do tych branż, gdzie te braki kadrowe są trochę mniejsze, natomiast odpływ był z tych sektorów, gdzie pracowników bardziej brakowało. Ale tutaj znowu wchodzimy w tą kwestię, jak zarządzać pracownikami, jak zarządzać procesami, żeby się dostosować do nowych realiów. No, oczywiście kobietom trudniej jest wykonywać niektóre prace fizyczne, ale może jest to moment na automatyzację czy inne sposoby zarządzania istniejącym personelem, tak by w pełni wykorzystać potencjał dostępnych pracowników. Tak jak mówiłem, to nie jest problem przejściowy, że mieliśmy boom, dlatego było tak niskie bezrobocie i teraz znowu liczba dostępnych pracowników będzie bardzo duża. Nie, demografia jest nieubłagana. Liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce systematycznie spada. I to, czego nie ma na tych wykresach, a o czym warto pamiętać, to że inne rezerwuary, z których dotychczas skorzystaliśmy, powoli się kończą. Na przykład, tutaj dane mówią o populacji w wieku produkcyjnym. To, co przez ostatnich 10 lat napędza, a nawet i dłużej napędzało polską gospodarkę, to między innymi odpływ pracowników z rolnictwa. Tam działo się to na zasadzie wymiany pokoleń, że w momencie jak starsze pokolenia odchodziły na emeryturę, to nowsze pokolenia zazwyczaj w znacznie mniejszym stopniu pozostawały w rolnictwie, a szukały pracy też w innych sektorach o wyższej wydajności, z korzyścią dla nich samych i dla całej gospodarki. Jednak w miarę jak liczba osób tam pracujących bardzo spada, no to ten rezerwuar robi się coraz mniejszy. Tak jak mówiłem w przeszłości, już w przeszłości
Polski rynek pracy był wspierany przez napływ pracowników z Ukrainy jeszcze na długo przed wojną, ale to i tak nie rozwiązuje problemu. Nasza demografia będzie wymuszała na firmach cały czas szukanie możliwości dojścia do osób, które obecnie są poza rynkiem pracy, no i wciągnięcie ich na rynek pracy, czy to właśnie spośród migrantów, czy spośród osób biernych zawodowo, jak na przykład osoby starsze, czy kobiety wychowujące dzieci. Przechodząc dalej, warto popatrzeć na to, co na doświadczenia innych krajów. Tak jak mówiłem, dla Polski skala kryzysu jest bezprecedensowa, no ale inne kraje już w przeszłości też się musiały mierzyć z falami migracji. To, co wnioski, które najbardziej widzimy w literaturze, czy raczej w doświadczeniach innych krajów, to że wszelkie programy wsparcia zatrudnienia i programy językowe wspierają integrację, podobnie jak brak przymusowej relokacji. Jednocześnie negatywnie na szanse migrantów wpływają programy takie, działania takie jak ograniczenie transferów socjalnych, bo niestety wpędza to często dzieci w ubóstwo, czy zaostrzanie zasad stałego pobytu, ponieważ część osób uznaje, że i tak nie da rady spełnić tych zasad, więc przestaje się starać, ze szkodą dla nich, jak i dla kraju goszczącego. Jak popatrzyliśmy na to, co robią inne kraje, no to tak jak mówiłem, duży nacisk był na szkolenia językowe. Tutaj duże doświadczenia ma Kanada, która jest krajem migrantów. W przypadku Grecji istotną kwestią było budowanie edukacji czy przekazu dla lokalnej społeczności, że na tej migracji wszyscy zyskują, a nie jest tak, że ci migranci zabiorą miejsca pracy. W przypadku osób wyżej wykwalifikowanych istotnym wyzwaniem jest recertyfikację i uznawanie kompetencji, tak by osoby mogły pracować w swoim zawodzie w pełni wykorzystując swój potencjał. Jak na tym tle wypada Polska tych potrzebnych działań? Przede wszystkim najbardziej bym podkreślał, że uniknęliśmy dwóch największych błędów, które były widoczne w Europie w poprzednim kryzysie migracyjnym, czyli opóźnianie dostępu do rynku pracy i przymusowa relokacja. Idea opóźnienia dostępu do rynku pracy wiązała się z tym, że państwa chciały odróżnić migrantów ekonomicznych od uchodźców, tylko w praktyce oznaczało to, że takie osoby długo pozostawały poza rynkiem pracy, traciły swoje umiejętności i później trudniej już było im podjąć pracę i nawet wiele lat po były widoczne negatywne efekty w postaci niższej aktywności zawodowej wśród osób, które były objęte właśnie takim czasowym zakazem pracy. Równie dużym problemem są przymusowe relokacje. Tutaj logika jest taka, żeby nie obciążać poszczególnych ośrodków miejskich, gmin czy regionów, a w miarę równo rozłożyć uchodźców po kraju. Tyle tylko, że w momencie, kiedy uchodźcy trafiają przymusowo do regionów słabszych gospodarczo, niestety ogranicza to także ich szanse zawodowe. I znowu mamy doświadczenia czy z Danii, czy z Niemiec, że tam, gdzie osoby, które trafiły na słabiej funkcjonujące rynki pracy, nawet wiele lat później miały gorsze wyniki, ze szkodą nie tylko dla nich samych, ale także ze szkodą dla gospodarki jako całości. No bo jeżeli pracownik pracuje w gorszych warunkach niż mógłby, jest mniej produktywny, to cierpi nie tylko on w postaci niższej pensji, ale także gospodarka, ponieważ wytwarza mniej niż by mógł. Obok tych ram instytucjonalnych tworzonych przez rząd mieliśmy bardzo duży odzew działań samorządowych, od koordynacji po pomoc bezpośrednią i tak samo bardzo dużo inicjatyw społecznych. Tutaj tak naprawdę te slajdy można byłoby codziennie aktualizować, ponieważ skala tej pomocy była bardzo duża i cały czas jest, chociaż niestety tutaj zawsze jest ostrzeżenie, że trzeba działać także później, nawet gdy ten pierwszy entuzjazm minie.
Jako Deloitte przyglądaliśmy się też firmom, z którymi najbliżej współpracujemy w ramach listków CSR. I tutaj 100% firm deklarowało jakąś formę wsparcia dla uchodźców. Najczęściej była to pomoc w udostępnieniu produktów, które, czy usług, które te firmy oferują. Zresztą śledząc media, Państwo na pewno słyszeli o firmach, które jak się zajmowało transportem, to postawiała samochody, jak miała sklepy spożywcze, to udostępniała żywność i innych podobnych inicjatywach. Na koniec, żeby nie było tak bardzo optymistycznie, a bardziej realistycznie, chciałem powiedzieć kilka słów o wyzwaniach. Pierwszym wyzwaniem jest rynek pracy. Tak, dotychczas uchodźcy super odnajdują się na polskim rynku pracy. Jak porównamy się do innych kryzysów, to ta stopa zatrudnienia jest naprawdę imponująca. Tyle tylko, że zawsze najlepiej się odnajdują osoby o wyższych kompetencjach, bardziej zaradne i naprawdę o pracowników Deloitte Ukraina, Deloitte Polska zadbał. O informatyków ukraińskich to firmy konkurują, a nie i się o nich biją, a nie trzeba im pomóc. Natomiast w tej grupie uchodźców jest też bardzo dużo osób, które albo nie były aktywne zawodowo, albo mają niższe kompetencje i ich aktywizacja zawodowa, ich włączenie na rynek pracy będzie wymagało silniejszego wsparcia. Więc tak, cieszmy się, że część osób już weszła na rynek pracy, ale zastanówmy się, jak pomóc tym, które są mniej zaradne. Z tą kwestią bardzo wiąże się też kwestia potrzeb opiekuńczych. Znowu, jak spojrzymy w dane, to okaże się, że tam, gdzie liczba dzieci pozostających poza szkołami czy przedszkolami jest większa w przeliczeniu na osobę dorosłą, tam aktywność zawodowa uchodźców jest niższa. Logika jest prosta, to najpewniej są osoby, które zostają i opiekują się dziećmi. Tak jak mówiłem, większość uchodźców to kobiety, a aktywizacja zawodowa kobiet wymaga zapewnienia opieki dla dzieci. I o ile w przypadku szkół tutaj ta rejestracja przebiegała płynnie i z tego co wiemy, oczywiście zawsze są jakieś problemy, to mimo wszystko ten problem jest dość dobrze już zaadresowany, to cały czas pozostaje kwestia żłobków i przedszkoli. W dłuższym terminie to, nad czym się musimy zastanowić, to oczywiście kwestie mieszkalnictwa. Przyjmując najbardziej zgrubne szacunki, dla tych uchodźców, jeżeli zostaną w Polsce na trwałe, potrzebujemy około 500 000 mieszkań. Tymczasem w Polsce buduje się około 250 000 mieszkań rocznie. Czyli widać, że tej produkcji jest potrzeba więcej. Oczywiście są publikacje GUS-u mówiące o pustostanach, ale cały czas na razie GUS jeszcze nie powiedział, w jakim stanie są te pustostany i gdzie one są. Istnieje podejrzenie, że znaczna ich część jest na terenach, gdzie z kolei jest trudniej o pracę. A jak już mówiłem wcześniej, jakieś siłowe przesiedlanie, bo są mieszkania, nawet jeżeli nie ma pracy, kończy się źle zarówno dla samych uchodźców, jak i lokalnej społeczności, więc musimy myśleć o tym, żeby w dłuższym okresie zwiększać bazę mieszkaniową, także w naszych większych miastach, na czym skorzystają nie tylko uchodźcy, ale też rodowici mieszkańcy. Dziękuję bardzo za możliwość prezentacji i zapraszam do kontaktu. Bardzo dziękujemy za tę prezentację. Aleksander Łaszek, Deloitte. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia.